Dzień dobry, a za pośrednictwem Skype'a jest z nami minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani minister, jak długo rodzicom najmłodszych dzieci będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Aktualnie zasiłek opiekuńczy jest do 26 kwietnia, czyli tak jak zamknięte są żłobki i przedszkola, analizujemy sytuację i będą podjęte kolejne decyzje. Rozumiem, ale czy ten zasiłek może być przedłużany do wakacji, jeśli dzieci do wakacji do szkół nie wrócą? Panie redaktorze, analizujemy sytuację, jeżeli chodzi o rozmrażanie gospodarki, a więc uwalnianie też ewentualnie otwarcia żłobka i wtedy będą stosowne decyzje podejmowane. One już nie wymagają zmian ustawowych, a więc tutaj bieżące analizy są prowadzone. Hasło analizujemy sytuację rodziców pewnie nie uspokaja, ale panie minister, dlaczego rodzicom 9- albo 10-letnich dzieci ten zasiłek nie przysługuje? Panie redaktorze, wprowadziliśmy taką zasadę, że rodzicom, którzy mają dzieci do lat 8, zasiłek opiekuńczy został dodatkowy. To wiemy. Tak, to wiemy. Ale dlaczego 9-latek, 10-latek nie jest powodem, dla którego ten zasiłek jest wypłacany? Ten zasiłek nie jest wypłacany. Tutaj przyjęliśmy zasadę, że rodzice oczywiście też mają prawo do zasiłku opiekuńczego, który jest ustawowo przygotowany, a więc tutaj na czas zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół podjęliśmy zasadę, że do 8 roku życia dla tych dzieci zasiłek jest wypłacany. Tak, to ja słyszę od pani wielokrotnie, to już słyszałem, że tak właśnie jest, tylko próbuję zrozumieć dlaczego. A już tłumaczę, dlaczego pytam. Minister Edukacji Dariusz Piątkowski w RMF FM przyznał, że w przypadku klas 1-3 zdalne nauczanie bez pomocy rodziców nie jest możliwe. Nie da się tego zrobić bez pomocy rodzica, jeśli chodzi o dziecko w pierwszej, drugiej czy trzeciej klasie. Klasy 1-3 nie kończą się na 8 roku życia, pani minister. To się nie klei. Oczywiście wiemy, że nie kończą się klasy 1-3 na 8 roku życia, ale przede wszystkim bierzemy wiele czynników pod uwagę. Bierzemy sytuację gospodarczą, sytuację rodziców i takowa decyzja jest podjęta. Ale sytuacja rodziców 8-latków i 9-latków tak bardzo się różni, pani minister? Panie redaktorze, dzisiaj już jest ten kolejny etap, kiedy będziemy za chwilę wchodzili w etap odmrażania gospodarki. Ustawowo dodatkowe raz 14 dni, kolejne zostało rodzicom przydzielone i te zasady do 8 roku będziemy utrzymywać. Pani minister, czy ma pani wstępne, choćby szacunkowe dane, wyliczenia o tym, ile osób dostało wypowiedzenia od początku epidemii koronawirusa? Tak, jeżeli chodzi o ochronę miejsc pracy i sytuację na rynku pracy, analizujemy ją każdego dnia i dzisiaj mówienie o wzroście bezrobocia jeszcze nie jest do końca, podawanie tych danych nie jest jakby do końca takie obiektywne, gdyż kiedy obserwujemy wzrost liczby osób rejestrujących się jako bezrobotnych i ludzi odpływających z bezrobocia, to na dzień dzisiejszy, kiedy zderzymy te dane, to mamy przypływ bezrobocia w miesiącu kwietniu około 20 tysięcy. A więc jeżeli byśmy chcieli to złożyć z danymi na koniec marca, kiedy mieliśmy osób bezrobotnych około 920 tysięcy, to byśmy mieli 940-950 tysięcy bezrobotnych. To tak naprawdę dla nas jest sytuacja, która pokazuje, w jaki sposób działają instrumenty tarczy antykryzysowej. Pani minister, ale na koniec roku ile może wynosić w Polsce stopa bezrobocia? Panie redaktorze, my oczywiście swoje szacunki prowadzimy, natomiast jeżeli różne analizy pokazują różne dane, że to bezrobocie może wzrosnąć do liczba osób bezrobotnych 1,5 miliona, może być i bezrobocie gdzieś do około 9-10%. Natomiast to tak naprawdę dzisiaj jest za wcześnie, żeby mówić, jaki będzie poziom bezrobocia na końcu roku. Nam Ale pani to już powiedziała w jednym z wywiadów w Radiu Publicznym, pani minister. Aby zadziałały
mechanizmy obrony rynku pracy, aby przede wszystkim pracodawcy dostali takie wsparcie, żeby ludzi z rynku pracy jak najmniej odpływało. I to są nasze działania, dlatego tarcza antykryzysowa pierwsza, kolejne wzmocnienie, kolejne instrumenty wzmacniające, aby wesprzeć pracodawców, a więc równolegle wesprzeć pracowników w tym, aby jak najwięcej miejsc w tym trudnym czasie ochronić. Panie minister, ale konkretnie, bardzo proszę. Panie minister, 10% bezrobocie to jest realny scenariusz, bo o takim pani mówiła całkiem niedawno w publicznym radiu. Takie symulacje mamy na dziś. Natomiast odnoszenie się, panie redaktorze, dzisiaj do przede wszystkim, tak jak mówię, dla nas najważniejsze jest zastosowanie takich instrumentów, aby ochronić rynek pracy. Aby z rynku pracy było jak najwięcej osób na tym rynku pracy, bo to są rodziny, konkretne rodziny. I dlatego też mechanizmy kolejne, które będziemy wprowadzać, to również aktywizacja osób bezrobotnych, aby przekierowywać osoby bezrobotne z danych branż, tam gdzie jest ich potrzeba. Więc te analizy są przez nas prowadzone i będziemy odpowiednie instrumenty włączać do kolejnych działań. Marlena Maląg, minister rodziny, jest naszym gościem. Panie minister, od kiedy pani wie o tym, że na Mazowszu na przykład działa 66 domów opieki bez odpowiednich pozwoleń? Taką liczbę podał wojewoda mazowiecki. Panie redaktorze, na terenie Polski mamy 824 domy pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej, które przede wszystkim są w nadzorze wojewodów. My jako ministerstwo przekazujemy środki. Nie, pani minister, to o tym za chwilę, proszę pozwolić. Ja pytam o coś zupełnie innego. Na funkcjonowanie pensjonariuszy na starych zasadach. Czy pani jako minister rodziny, pracy i... Wykonując swoje obowiązki, podejmują konkretne działania, które przede wszystkim mają przeciwdziałać temu, aby w danym regionie sytuacja była pod kontrolą. Pani dzisiaj, minister, kiedy walczymy z pandemią koronawirusa, przede wszystkim wprowadzamy takie działania, aby wesprzeć przede wszystkim samorządy, bo panie redaktorze, nie, zadałem konkretne pytanie, pani minister, na które pani nie odpowiedziała, więc będę się upominał o to pytanie. Samorządu terytorialnego. Rozumiem, ale czy pani jako minister pracy, własne, polityki społecznej, o których pan mówi, no, w ten sposób nie da się rozmawiać, pani minister. Są bardzo placówki proszę. Całodobowej opieki, bo tylko takie, to nie są domy pomocy społecznej. My mówimy, bo pani to minister, są dwa różne pojęcia. 66 placówek na Mazowszu, jeśli chodzi o placówki całodobowej opieki, wedle wojewody mazowieckiego. Naszą wspólną wiedzę. Domy pomocy społecznej są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Mogą być to powiaty lub też gminy. Takich domów pomocy społecznej na terenie całego kraju mamy 824. Ale ja nie o to pytam, pani minister. Pomocy społecznej. Pani minister, pytam o placówki całodobowe, które zajmują się opieką nad ludźmi i jak mówi wojewoda mazowiecki, na Mazowszu takich placówek nielegalnie działających, czyli bez pozwoleń, jest 66. Czy pani jako minister rodziny, pracy i polityki społecznej miała o tym wiedzę wcześniej i ile takich placówek jest w całej Polsce? Czy to jest problem ogólnopolski? Panie redaktorze, to nie jest problem ogólnopolski. Przede wszystkim placówki całodobowej opieki, a takich placówek na terenie całego kraju mamy 624 w ogóle placówek całodobowych. Są to placówki prowadzone przez stowarzyszenia, to są podmioty prywatne. Te podmioty prywatne są w nadzorze wojewodów i wojewodowie są zobowiązani dokonywać kontroli i oceniać standardy pracy tych placówek co 3 lata i podejmować decyzje o tym, czy placówka działa zgodnie z wyznaczonymi standardami i jak ona funkcjonuje. I to jest w gestii wojewodów. My dzisiaj... Tu za chwilę o tym porozmawiamy, pani minister, na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zapraszam zainteresowanych tym między innymi tematem i dziękuję za do tej pory.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg jest naszym gościem. Pani minister, jeśli pani mówi, że te placówki są w nadzorze wojewodów, to znaczy, że są nadzorowane przez rząd, bo wojewodowie są przedstawicielami rządu w terenie. Dlatego dopytuję panią jako ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ten problem, bo wydaje mi się dziś szczególnie istotny. Ale żebyśmy panie redaktorze, ja powiem tak, problem jest rzeczywiście bardzo istotny, bo opieka osób starszych, potrzebujących pomocy, niepełnosprawnych, to na pewno jest priorytet i troska naszego rządu. A więc wszelkie działania, które są podejmowane przez cały czas, nie tylko w okresie pandemii, z którą teraz walczymy, ale przez cały czas to jest troska o osoby starsze, niepełnosprawne i te działania, które zostały podjęte jako działania wyprzedzające, wprowadzone procedury, które wprowadzili wojewodowie na temat funkcjonowania w tej trudnej sytuacji, one są przestrzegane. To pani minister, to o konkretnych działaniach porozmawiajmy, bardzo proszę. Pani minister, pozwólmy jednak tą sytuację pokazać, ten obraz właśnie sytuacji, to chcę zrobić. Pani minister, kiedy alarmowała pani na posiedzeniu rządu? To jest bardzo ważne, bo państwo prowadzicie taką narrację, która ma pokazać, że rząd nie opiekuje się osobami starszymi. To jest nieprawda. Nie wiem, kto my, pani minister, przede wszystkim nie, wiem, kto nie można my pokazuje. Się na tą narrację godzić. Pani minister, nie wiem, kto my pokazujecie, mamy państwo. Domy pomocy społecznej, są całodobowe placówki, tak jak powiedziałam, w nadzorze wojewodów i wsparcie zarówno do domów pomocy społecznej, jak i placówek całodobowych z naszej strony idzie pełną parą. Pani i to minister, nie są proszę działania pozwolić zadać wtedy, pytanie, kiedy się coś dzieje, i wtedy tylko będziemy na mogli samym rozmawiać. Początku, kiedy rozpoczęła się epidemia koronawirusa, wprowadziliśmy działania, dostarczyliśmy środki ochrony osobistej. Bezpośrednio monitorujemy sytuację w placówkach i tam, gdzie w domach pomocy społecznej, które powtórzę, są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, pomagamy tym jednostkom samorządu terytorialnego pokonać ten trudny czas, kiedy mają problemy czy z zabezpieczeniem personelu medycznego, opiekuńczego. Tam wkraczamy jako państwo na każdym etapie. I to nie są zadania wymuszone czy spowodowane dlatego, że media mówią. Media muszą też zauważyć, że przede wszystkim działania rządu są kompleksowe, systematyczne i przede wszystkim wyprzedzają. A więc to my wspieramy zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i prywatne podmioty w tym, aby ci pensjonariusze, którzy tam są, byli bezpieczni. Panie minister, jeśli pani pozwoli. Ale to nie jest, pani minister, rozmawiamy, czy prowadzimy monolog. Proszę wybaczyć. Znaczy, to w ten sposób nie da się rozmawiać. Nie, bardzo przepraszam. Szanowni państwo, naszym gościem jest Marlena Maląg, minister pracy i polityki społecznej. Za to, żeby się nimi opiekować. My dziś jako państwo też ich wspomagamy. Przekazujemy środki ochrony indywidualnej, przekazujemy, pani minister, jeżeli jest potrzeba, jest interwencja. Czy musimy zakończyć tę rozmowę, bo nie rozumiem za bardzo konwencji, w jakiej się znaleźliśmy. Pomagają wojewodowie. Czy pani mnie słyszy? Panie redaktorze, nasze kompleksowe działania są prowadzone minister, przez cały czas. Czy pani mnie słyszy? Od tego zacznijmy. Tak, słyszę pana. Czy zechce pani odpowiedzieć na pytania, które chciałbym zadać, czy jednak przyjmujemy konwencję konferencji czy briefingu prasowego, a to chyba nie ten model, na taki się nie umówiliśmy, wydaje mi się. Panie redaktorze, odpowiadamy na te pytania jak najbardziej, które pan chce zadać. Ale pani nie wie, jakie pytania chce zadać. Pani minister. Słuchaczom. Nie, pani minister, pani nie zna pytań, które chce zadać. Sytuację, jaka jest w kraju, bo naszą rolą pokażmy jako rządu jest przede wszystkim pokazanie prawdziwego obrazu w takim razie, tej pani sytuacji minister. Związanej z opieką z osobami konkretne starszymi. Pytanie, i na które mam nadzieję pani na odpowie. To, czy aby kiedy, przede wszystkim kiedy rozmawiała pani prawdziwe działania rządu. Ale rząd pani podjął minister, działania wspierające zarówno domy pomocy społecznej, minister, zostały przekazane dodatkowe mówi? Środki. Mało tego, przez o regionalne ośrodki polityki mówi, społecznej realizowane są programy, które pomagają w opiece społecznej dać dodatkowe wsparcie tym pani domom minister, pomocy społecznej. Zadam pytanie, na które być może pani zdoła odpowiedzieć, zechce odpowiedzieć, szanując naszych słuchaczy i widzów. Bardzo przepraszam, ale tu nie chodzi o szacunek do mnie, tylko do osób, które nas słuchają i które próbują zrozumieć, o co w tej rozmowie chodzi. Pani minister, decyzja o przekazaniu dodatkowych
środków, czy w ogóle rezerw państwowych, jeśli chodzi o maseczki, rękawice, domom pomocy społecznej, zapadła 6 kwietnia. Dlaczego dopiero tego dnia? Panie redaktorze, naprawdę powiem tak, że nie wiem, skąd pan czerpie te dane. Od razu pani odpowiada. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński w rozmowie ze mną powiedział właśnie o tym, że tego dnia zapadła decyzja o przekazaniu materiałów z rezerw państwowych, 1,5 miliona maseczek i rękawiczek. Przekazywaliśmy materiały dla domów pomocy społecznej przez fundację KGHM znacznie wcześniej. To dlaczego tych środków tam nie było? Nie borykają się, panie redaktorze, z brakiem środków ochrony indywidualnej, czyli maseczek. Przypomnę, że ponad 50 tysięcy litrów płynu dezynfekującego zostało przekazane, ponad 1,5 miliona rękawiczek, maseczek, również około 300 tysięcy przyłbic zostało przekazanych do domów pomocy społecznej. Czy to są te środki, o których mówił minister Cieszyński 6 kwietnia? Również zostały przekazane poprzez wojewodów środki finansowe na wspomożenie domów pomocy społecznej. Czy te wszystkie środki trafiały przed 6 kwietnia do domów pomocy społecznej? Poprzez ośrodki, to co już wspomniałam, ośrodki regionalnej polityki społecznej, przekazywane są środki, są realizowane programy z EFES-u, które mogą dopomóc właśnie w prowadzeniu domów pomocy społecznej. I to wsparcie rządu dla samorządów, dla instytucji prowadzących te ośrodki jest bardzo szeroka i systematyczna. Minister, ale nie wynika ona z czyjejś interwencji, tylko z troski właśnie o obywateli. Pani minister, błagam. Ja rozumiem, że im więcej słów się powie, tym ja mniej pytań zadam, tylko tu nie o to chodzi. Ja bym chciał razem z panią dowiedzieć się i wytłumaczyć także naszym słuchaczom, jaka jest ta sytuacja. Nie daje mi pani szansy, żebyśmy się wspólnie mogli rzeczywiście tego dowiedzieć. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, które, jak rozumiem, dość dobrze zna tę sytuację, przedstawia sytuację w domach pomocy społecznej zupełnie inaczej niż pani. Proszę wybaczyć. Postulat tego Forum Osób z Niepełnosprawnością jest taki. Testy przesiewowe dla pracowników wszystkich takich placówek, czy to domy pomocy społecznej, czy zakłady opiekuńczo-lecznicze, czy zakłady pielęgnacyjne. Takie testy co 14 dni minimum. Czy to jest możliwe do spełnienia? Panie redaktorze, sytuacja, jeżeli my na początku, właśnie przed połową marca, wydaliśmy takie rekomendacje do domów pomocy społecznej, aby zapobiec temu, żeby koronawirus znalazł się w domu pomocy społecznej, ale by przede wszystkim pierwsze, zamknąć domy pomocy społecznej dla odwiedzającej, a i poleciliśmy, że najlepszym sposobem dla tego, aby pracownicy, bo wiadomo, że osoby, które mogą wnieść ewentualnie wirus do domu, mogą być to pracownicy, a więc rekomendowaliśmy, aby wprowadzić rotacyjny czas pracy pracowników domu pomocy społecznej, który może ograniczyć właśnie przyniesienie wirusa do środka. Również poleciliśmy i takie rozmowy z Ministerstwem Zdrowia prowadzimy, aby ci pracownicy, którzy wchodzą po tej rotacji do domu pomocy społecznej, byli wymazani, a więc byli czyści. Ja przypomnę, panie redaktorze, że mamy 824 domy pomocy społecznej. I tak, mamy 24 domy pomocy społecznej, które są w kwarantannie. I warto wspomnieć, o czym państwo jakoś nie chcecie zauważyć na forum publicznym. Nie bierzemy przykładu z państw Europy Zachodniej, tam gdzie umieralność w tych domach pomocy społecznej z powodu COVID jest 47%, 56%. My tak staraliśmy się zabezpieczyć te domy, te osoby wyjątkowo wrażliwe i te osoby, które tak naprawdę są na tej pierwszej linii ze względu właśnie na wiek, na schorzenia, narażone na zachorowanie. U nas śmiertelność w domach pomocy społecznej wynosi 4,4% spowodowanych COVID-em. Proszę pozwolić w takim razie, pani minister. Mówi pani o tym, że były rekomendacje.
likwidację, że były środki, które... Naprawdę, pani minister, wszystkie działania, które ja rozumiem, że pani chce przekazać nam informacje, ale... Proste o bezpieczeństwo tych właśnie starszych ludzi, osób niepełnosprawnych. Pani minister, a zechce się pani skonfrontować z tym, co mówią pracownicy tych domów pomocy społecznej? I o które nawet przecież przytoczona przez pana fundacja rozmawia wielokrotnie z naszym pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych. Sprawnych z panem Pawłem Wdówikiem. Rekomendacje, które wypracowujemy wspólnie, bo pan minister rozmawia z fundacją, były już dawno wprowadzone, a więc właśnie w wyniku dialogu, w wyniku pani minister, rozmowy... rekomendacje były wprowadzone, tyle że ta organizacja, o której mówimy, w międzyczasie mówi, że potrzebne są inne działania. Ale proszę pozwolić, bo mnóstwo wątków pani poruszyła. Ja tylko do dwóch chcę się odnieść. Mówi pani, że były rekomendacje jeszcze w marcu i że środki trafiały wcześniej środki zabezpieczające do domów pomocy społecznej. No to proszę posłuchać, co na przykład na początku kwietnia mówił dyrektor domu pomocy społecznej w Tomczycach, gdzie zakażonych było 70 osób, w tym połowa personelu, a mówił tak: nie ma kto dać tym ludziom jeść, przewinąć w pieluch. Za chwilę będzie dramat, będą ludzie umierać, my nie wytrzymamy dłużej, potrzebne jest wojsko i ewakuacja mieszkańców. Czy pani wiedziała, na przykład pani jako minister, że w DPS-ie w Drzewicy, w Łódzkiem, społecznej w Tomczycach przez pana przytoczony jest prowadzony przez samorząd. I to dzięki działaniom wojewody mazowieckiego, pana Konstantego Radziwiła, sytuacja w Tomczycach została opanowana. A więc nie wyrywajmy zdań z kontekstu, tylko pokażmy, jakie działania wdrożył wojewoda mazowiecki, aby sytuację w Tomczycach opanować. I to właśnie rząd wyszedł samorządowi, który prowadzi dom pomocy społecznej, który te działania, który potrzebował wsparcia, i my jesteśmy na tej pierwszej linii frontu, nie boimy się pomagać, i dlatego wojewoda wprowadził takie działania, aby rzeczywiście ten dom w Tomczycach mógł funkcjonować normalnie. Te działania, które powinien wesprzeć, które są zadaniami własnymi samorządu, dyrektora tego domu pomocy społecznej. Przecież pan dyrektor domu pomocy społecznej jest wybierany przez jednostkę samorządu, która wyznaczyła, która zaufała temu dyrektorowi w prowadzeniu. A więc pierwszą linią kontaktu pana dyrektora jest samorząd. A tutaj rząd oczywiście wyszedł z pomocą. Pan wojewoda Konstanty Radziwiłł podjął wszystkie działania, aby właśnie sytuację w Tomczycach opanować i aby ci pensjonariusze mogli w miarę bezpiecznie się czuć. Także to są właśnie działania, gdzie rząd reaguje, gdzie samorząd sobie nie poradził. To a propos działań pana wojewody Konstantego Radziwiła. Pani podoba się ten styl działania? Przymusowe delegowanie personelu do domów pomocy społecznej bez sprawdzania wcześniej, jaka jest sytuacja rodzinna chociażby tych osób, które są wysyłane do tej pracy? Panie redaktorze, to takie są właśnie od zeszłego tygodnia, kiedy właśnie opozycja pokazuje, że pan wojewoda Konstanty Radziwiłł podejmuje niewłaściwe działania, jeżeli osoby kieruje do pracy. Myślę, że nie są te osoby karnie kierowane do tej pracy. W każdej nie, pytanie, sytuacji, jaką mają sytuację rodzinną, pani minister. Panie redaktorze, kiedy taki nakaz nawet osoba dostała, to jest to weryfikowane. Jeżeli osoba zgłosiłaby, że jest osobą samotnie wychowującą, decyzje mogą być cofnięte i z tego, co ja wiem, to decyzje były cofnięte. A my dzisiaj z jakiejś sytuacji wyciągamy z kontekstu jedną sprawę i wokół tej sprawy, bo nie chcemy pokazać, jaka jest rzeczywistość. Bardzo bym chciał pokazać, jaka jest rzeczywistość, pani minister. Pana wojewody Konstantego Radziwiłła, na przykład w pełnym zakresie prywatny dom na krakowskim Przedmieściu został zabezpieczony w opiekę medyczną, pielęgniarki, zostali tam skierowani lekarze, którzy pomagają świadczyć tym hospicjum tą misję pomocy człowiekowi. Dlatego też warto byłoby jednak spojrzeć w dwie strony, nie wyciągać z kontekstu jednej sprawy i wokół tego opowiadać, tylko pokazać, jaka jest rzeczywistość. A rzeczywistość jest taka, że wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych jest i będzie priorytetem tego rządu. I samorządy też wesprzemy tam, gdzie potrzebują wsparcia, kiedy nie radzą sobie ze swoimi zadaniami własnymi. Pani minister, w ilu domach pomocy społecznej, w ilu placówkach całodobowej opieki pacjentami zajmują się dzisiaj żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej?
Żołnierze nie zajmują się pacjentami, żołnierze wspomagają, pomagają w dostarczaniu żywności, jeżeli jest potrzebna. Żołnierze byli potrzebni przy ewakuacji. To jest właśnie ta nasza wspólna współpraca rządu, a więc zarówno Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej. I właśnie ci terytorialsi, którzy tak byli krytykowani przez opozycję, którzy opowiadali, że oni są niepotrzebni, dzisiaj pomagają właśnie w tych sytuacjach kryzysowych. Pani minister, ale ja bardzo konkretny mam powód, że o to pytam. Proszę pozwolić, że wyjaśnię, bo nie pozwoli pani nawet... Sobie nie do końca poradził. Pani minister... Tak, trzeba to po prostu podsumować. No okej, ja rozumiem, że będzie pani teraz politycznie broniła tej jeszcze tezy, której pani nie zna, ale ja pytam z bardzo konkretnego powodu. Nie mam tutaj absolutnie złych intencji. Pytam dlatego o to, i w ilu jednostkach żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zajmują się pacjentami, zajmują się mieszkańcami, bo to jest postulat przywołanego wcześniej Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Ten postulat był w apelu z 6 kwietnia i w apelu z 14 kwietnia, w apelu skierowanym do pana premiera. Czy to nie jest dobre rozwiązanie pani zdaniem? Ale tam, gdzie jest potrzeba, Wojska Obrony Terytorialnej pomagają. Tak jak panu mówię, do tej pory w 38 różnych przypadkach było angażowane Wojska Obrony Terytorialnej i właśnie po to właśnie jest ta współpraca poszczególnych resortów. My nie pracujemy resortowo, tylko międzyresortowo i tutaj nie musi fundacja apelować, żeby Wojska Obrony Terytorialnej działały. Nie ma potrzeby, żeby one zajmowali się pacjentami. Cały czas są tam, gdzie są potrzebne. To a nie są znaczy, potrzebni mamy przy pacjentach, panie minister? 824 domy pomocy społecznej, to my w każdym z tych domów będziemy angażować Wojska Obrony Terytorialnej. One są tam angażowane, gdzie są potrzebne. To nie ma potrzeby, żeby pomagali samorząd, przy pacjentach. Jeżeli samorząd zwróci się do wojewody lub sam wojewoda, który podejmuje decyzję, że musi pomagać w trudnej sytuacji. A więc one są rzeczywiście tam, gdzie są potrzebne. Czyli pani minister, nie ma potrzeby, żeby Wojska Obrony Terytorialnej pomagały bezpośrednio przy opiece nad pacjentami i mieszkańcami domów opieki czy zakładów opiekuńczo-leczniczych. Tak panie rozumiem. Redaktorze, powtórzę po raz kolejny. Takiej pomocy, jakiej potrzebują domy pomocy społecznej, otrzymują zarówno od administracji rządowej, czyli wojewodów. Jeżeli są potrzebne Wojska Obrony Terytorialnej, to one tam są. A więc nie generalizujmy, że w każdym domu jest potrzebny Dom Pomocy Wojsko Obrony Terytorialnej. Tam, gdzie jest potrzeba, tam są zawsze Wojska Obrony Terytorialnej, za co dziękuję panu ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi, bo są zawsze w gotowości i w pełnym działaniu. Pani minister, czy żłobki będą otwarte wcześniej niż szkoły? Panie redaktorze, rozpoczęliśmy od żłobków i pewnie tymi żłobkami mamy zakończyć. Będą one wtedy otwarte, kiedy po naszych analizach, po odmrażaniu kolejnych etapów gospodarki będzie to bezpiecznie. Dzisiaj zostały otwarte parki, lasy, zostały nowe zasady wprowadzone w sklepach. Będziemy obserwowali sytuację epidemiczną, jak to się przełoży na ewentualny wzrost zachorowań i będą podejmowane kolejne decyzje i o tym na pewno poinformujemy rodziców. Rozumiem. Patrzę na rządowy harmonogram, który został zaprezentowany, jeśli chodzi o odmrażanie państwa. I w ramach trzeciego etapu jest taki plan. Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i klasach szkolnych 1-3. Ustalona maksymalna liczba dzieci w sali. Dlaczego mamy zacząć od żłobków, przedszkoli i klas 1-3? Panie redaktorze, jeżeli przyjmujemy to, że odmrażamy gospodarkę, to zakładamy, że rodzice będą też wracali do pracy. A więc przede wszystkim, aby te młodsze dzieci mogły być zaopiekowane, no to wtedy będziemy podejmować stosowne decyzje. Stosowne decyzje, obserwując to, co dzieje się przede wszystkim pod kątem epidemii, bo najważniejsze jest troska o zdrowie i życie Polek i Polaków, troska o zdrowie i życie naszych dzieci, a więc decyzje będą podejmowane i na pewno będziemy informować o tym rodziców, aby mogli sobie zaplanować działania, ale nam też zależy na tym, aby przede wszystkim zachować, aby nasza gospodarka po tym trudnym okresie mogła pełną parą ruszyć, a więc te cykle odmrażania są przemyślane, nie są określone kolejne daty, kiedy kolejny etap
etap odmrażania gospodarki będzie. Obserwujemy, co się zadzieje po otwarciu dzisiejszym, i będą kolejne działania podejmowane i decyzje podejmowane. Te najmłodsze dzieci ktoś musi zaprowadzić i odebrać, czy to z przedszkola, żłobka, czy szkoły. Dlatego to moje pytanie się zrodziło, dlaczego zacznijmy właśnie od tych dzieci, a nie od starszych. Prosta rzecz. Ale panie redaktorze, jeżeli oczywiście dzieci należy zaprowadzić, odebrać i myślę, że w sytuacji i związanej takiej kryzysowej z pandemią i wcześniej też te dzieci było trzeba zaprowadzić, odebrać ze żłobka, przedszkola czy szkoły, a więc do końca, więc sytuacja taka, kiedy rodzice będą szli do pracy, to właśnie te miejsca, takie jak żłobki i przedszkola, to są miejscami opieki nad dziećmi. Na tym polega odmrażanie etapami gospodarki. Rozumiem, tylko że te dzieci często są zaprowadzane na przykład przez dziadków, co podnoszą także niektórzy lekarze i zwracają uwagę, że to będzie generowało pewien kłopot. Ale my tak chcemy patrzeć pozytywnie w przyszłość, czy my tak chcemy pokazywać wszystko, że wszystko jest źle i niedobrze? Panie minister, ja może realnie? Tak, że nasze działania są skierowane przede wszystkim na to, aby Polki i Polacy mogli bezpiecznie żyć. I te działania, kiedy pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce został stwierdzony, tak zostały podjęte. Drastyczne decyzje obostrzenia, aby epidemia rozwijała się jak najwolniej. I to obserwujemy. Działania, które zostały wprowadzone przez rząd, pokazują, że są skuteczne, przede wszystkim chronią zdrowie i życie Polaków i takie działania odpowiedzialne, przemyślane będą przez nas dalej rekomendowane. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg była Państwa gościem.